Szczęść Boże, Justyna Kendra. W południe zapraszam na informacje dnia. W Polsce zaszczepiono blisko 190 tysięcy osób. Od 15 stycznia ruszy proces zapisów na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. Zapadła też decyzja, że to rząd dofinansuje transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień. Proces szczepień wyraźnie ma przyspieszyć w drugim kwartale. Wszystkie kraje chcą uzyskać większe dostawy szczepionek. To towar deficytowy. Polska ma zakontraktowanych 60 milionów dawek produktu, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Te 60 milionów dawek szczepionki to jest zapotrzebowanie dla 30 milionów Polaków, czyli praktycznie dla każdej osoby, która może przyjąć tą szczepionkę, mamy zakontraktowane szczepionki. W Polsce dostępna jest na razie szczepionka wyłącznie jednego producenta. Niedługo pojawią się kolejne. Przynajmniej na razie osoby szczepione nie będą mogły wybrać po szczepionkę, którego producenta sięgną. Na tym etapie takiego wyboru na pewno nie będzie. To są produkty lecznicze tożsame. Cały czas trwa szczepienie grupy 0. Od 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla osób z grupy pierwszej. Najpierw będą to seniorzy po 70 roku życia. Seniorzy 70+ będą mogli od 15 stycznia zapisywać się na konkretny termin przyjęcia pierwszej dawki i drugiej dawki szczepionki. Jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, rząd dofinansuje transport niepełnosprawnych do punktu szczepień w wysokości 80% średnich kosztów dowozu. To ustalenia, jakie zapadły podczas rozmów rządu ze stroną samorządową. To jest stawka za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 75 zł. Jeżeli chodzi o stawkę za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w gminie poniżej 100 tysięcy mieszkańców, gminie miejskiej, miejsko-wiejskiej i wiejskiej, to jest 65 zł. Z transportu skorzystać będą mogły osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, ale także seniorzy mieszkający w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców i na terenach wiejskich. Prezydent ma ostatni dzień na podjęcie decyzji, co dalej z ustawą o działach. Wątpliwości głowy państwa dotyczą zwłaszcza przesunięcia nadzoru nad lasami z resortu klimatu i środowiska do resortu rolnictwa. Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej to wynik zeszłorocznej rekonstrukcji rządu i zmniejszenia liczby resortów. Dokument między innymi wyodrębnia nowy dział leśnictwo i łowiectwo. W umowie koalicyjnej nadzór nad lasami został przypisany Solidarnej Polsce. Rekonstrukcja rządu zakładała z kolei przesunięcie leśnictwa i łowiectwa z resortu klimatu i środowiska do Ministerstwa Rolnictwa. I tutaj swój sprzeciw podnieśli leśnicy. Wiele środowisk też i działających w obszarze ochrony przyrody, czy środowisk funkcjonujących wokół lasów państwowych zgłaszało wątpliwości, czy podporządkowanie tego działu leśnictwa i łowiectwa pod rolnictwo jest dobrym rozwiązaniem. Ustawa o działach trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda wyrażał wątpliwości co do zapisów, jakie się w niej znalazły. Interweniował, zwłaszcza jeśli chodzi o przesunięcie nadzoru nad lasami. Wystosował w tej sprawie pismo do premiera i przypomniał argumenty samych leśników, przekonanych, że lasy państwowe właśnie pod nadzorem resortu środowiska miały szansę na rozwój. Zmiany, jakie zostały zaproponowane przy rekonstrukcji, prowadzą ponadto do sporów kompetencyjnych między dwoma ministerstwami, a to z kolei może negatywnie rzutować na ochronę przyrody. W rozwiązaniach europejskich często właśnie leśnictwo i łowiectwo jest przypisane do wielkiego działu rolnictwa, natomiast tej polskiej tradycji naszej tutaj związanej z wielofunkcyjną działalnością lasów, raczej sytuowane leśnictwo i łowiectwo jest przy środowisku. Zmiany miały wejść w życie wraz z początkiem roku. Jeśli nie weszły, oznacza to, że prezydent ma poważne wątpliwości, mówi pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka. Według mojej opinii ma w tej chwili dwie drogi, że albo skieruje tą ustawę do Trybunału, albo de facto ona zostanie zawetowana. Dziś prezydent ma ostatni dzień na podjęcie decyzji.
UOKiK blokuje przejęcie Eurozetu przez Agorę. Opozycja mówi, że to decyzja polityczna i wytyka obozowi władzy zakup wydawnictwa Polska Press przez Orlen. Dziś w Sejmie na ten temat dyskutowali posłowie. Politycy PiS-u przekonywali, że na rynku medialnym wciąż nie doczekaliśmy się pluralizmu. Eurozet jest właścicielem kilku rozgłośni radiowych w Polsce. To nie tylko Radio Z, ale też m.in. Antyradio i Melo Radio. Kontrolę nad Eurozetem chciała przejąć Agora, która posiada też Radio Tok FM, a także inne rozgłośnie o charakterze lokalnym. Transakcję zablokował UOKiK. Na rynku radiowym powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych. Wtedy rynek radiowy byłby kontrolowany w zasadzie przez Agorę i grupę RMF należącą do niemieckiego Bauera. Z werdyktem UOKiK-u Agora nie chce się jednak zgodzić i zapowiada odwołanie. Decyzja prezesa UOKiK jest nieprawomocna i spółka skorzysta z przysługującego jej odwołania od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Opozycja uznała werdykt UOKiK-u za decyzję polityczną i wpisuje ją w szerszy kontekst. Łączy zablokowanie transakcji w przypadku Eurozetu z rosnącą siłą Orlenu. Polski gigant paliwowy kupił wydawnictwo Polska Press i chce dużo zainwestować na rynku medialnym. Mamy zamknięty ciąg technologiczny opanowania przekazu informacji, idei i myśli przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To zarzuty, jakie dziś padały pod adresem PiS-u w Sejmie, bez odpowiedzi nie pozostawił ich wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zarzucał Platformie Obywatelskiej, że w czasach swoich rządów tworzyła system polityczno-biznesowo-medialny, który był bliski domknięcia. Przed rokiem 2015 funkcjonowało takie pojęcie mainstreamowe media i one właściwie miały niemalże 100% potencjał w Polsce. I one właściwie mówiły to samo, miały takie same sympatie polityczne, miały taki sam światopogląd, miały takie same antypatie polityczne. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki mówił, że to pod rządami Platformy rosła w siłę Polska Press, która w praktyce zbudowała monopol na rynku prasy regionalnej. Dopóki powiewała niemiecka flaga, to kapitał nie miał narodowości. Kiedy zamiast niemieckiej flagi ma wejść polski orzeł Orlenu, wtedy nagle okazuje się, że ten kapitał musi być niepolski. Na to się nie zgadzamy, bo uważamy, że polskim interesem narodowym jest to, żeby media, tak jak w innych krajach, były w rękach polskiego kapitału. Politycy obozu władzy podtrzymują, że żaden europejski kraj nie pozwolił sobie na to, by oddać na taką skalę media w ręce zagranicznego kapitału. Od dziś wchodzą obowiązkowe e-skierowania. To kolejny krok w stronę cyfryzacji służby zdrowia. Najpierw e-recepta, teraz e-skierowania. Od dzisiaj pacjenci będą otrzymywać skierowania na badanie i leczenie tylko w formie elektronicznej. Podobnie jak w przypadku e-recepty, lekarz wprowadza dane do systemu gabinetowego połączonego z platformą e-zdrowie lub za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. E-skierowanie jest podpisane cyfrowo. Aby zrealizować e-skierowanie, trzeba posiadać czterocyfrowy kod. W przypadku, gdy pacjent posiada internetowe konto pacjenta, dostaje kod SMS-em lub mailem. Jeśli pacjent nie ma takiego konta, dostanie wydruk informacyjny. Do specjalisty można umówić się telefonicznie lub w rejestracji, podając kod i numer PESEL. E-skierowanie jest automatycznie przypisywane do wybranej placówki. Nie można go zrealizować w innej. Od dziś tradycyjne skierowanie będzie możliwe tylko w przypadku awarii internetu lub systemu. 6,2% tyle wyniosła stopa bezrobocia w grudniu ubiegłego roku. To wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do listopada. Od czerwca do listopada ubiegłego roku wskaźnik bezrobocia utrzymywał się na niezmienionym poziomie 6,1%. Teraz mamy skok. Według danych, jakie podał resort rozwoju, pracy i technologii, w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,2%. To ponad 1 000 000 osób. W porównaniu do końca listopada 2020 roku liczba ta wzrosła o 21 tysięcy. To 2,1%. Resort przekonuje, że wzrost bezrobocia w grudniu jest zjawiskiem typowym dla końca roku. Był obserwowany także w poprzednich latach. Jeśli chodzi o poszczególne regiony, najmniej osób bez pracy jest w Wielkopolsce. Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim 10,1%.
Zbigniew S., poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, został zatrzymany w Holandii, informuje portal niezależna.pl. Zbigniew S. publicznie groził ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i jego rodzinie. Przeciwko mężczyźnie prowadzone są prokuratorskie postępowania. Biznesmen podejrzany jest o oszustwa podczas działalności charytatywnej. W jednej ze spraw sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu i wydaniu europejskiego nakazu aresztowania. Wcześniej Zbigniew S. nieskutecznie ubiegał się o azyl w Norwegii. Przepadły też jego poręczenia majątkowe na łączną wartość 400 tysięcy złotych. Jak informuje portal niezależna.pl, nazwisko Zbigniewa S. w przeszłości pojawiło się w słynnej seksualnej aferze pedofilów z dworca centralnego. Mężczyzna ze wszystkich zarzutów został jednak uniewinniony. Dziś stara się budować swój wizerunek w mediach społecznościowych jako osoby walczącej z pedofilami. I właśnie dzięki tej aktywności został namierzony i zatrzymany przez organy ścigania. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Joe Biden obarcza Donalda Trumpa winą za wydarzenia, do jakich doszło w siedzibie amerykańskiego kongresu. Obecny prezydent odciął się od osób, które wtargnęły na Kapitol. Zapowiedział też przekazanie władzy Bidenowi, choć rośnie presja, by z urzędu zrezygnował już teraz. Takich obrazów dawno w Stanach Zjednoczonych nie widzieliśmy. Osoby, które deklarowały się jako zwolennicy Donalda Trumpa, wtargnęły na Kapitol. To siedziba amerykańskiego kongresu, gdzie właśnie wtedy miał zapaść ostateczny werdykt w sprawie ważności wyborów prezydenckich w USA. Obrady musiały zostać przerwane. Zostały wznowione dopiero, gdy protestujących udało się wypchnąć z budynku. Teraz te wydarzenia komentuje cały polityczny świat. Od demonstrujących odciął się obecny prezydent. Ameryka jest i zawsze musi być państwem prawa i porządku. Demonstranci, którzy wdarli się na Kapitol, splugawili siedzibę amerykańskiej demokracji. Joe Biden winą za zajście, do jakich doszło przed i na terenie Kapitolu, obarcza prezydenta Trumpa. Przez ostatnie 4 lata mieliśmy prezydenta, który gardził naszą demokracją, naszą konstytucją i praworządnością. Od początku atakował instytucje naszej demokracji, a to, co wydarzyło się teraz, jest kulminacją tego bezlitosnego ataku. Z ust prezydenta elekta padły też ostre słowa pod adresem demonstrujących. Oni nie byli protestującymi, byli buntowniczym tłumem, powstańcami, krajowymi terrorystami. Donald Trump uzasadnia, że jego kampania nie prowadziła do ataku na instytucje demokratyczne w Stanach Zjednoczonych. Chciał zakwestionować wynik wyborów, bo uznał, że głosowanie zostało przeprowadzone w sposób nieuczciwy i nadal podtrzymuje swoją negatywną opinię. System wymaga uszczelnienia, zwłaszcza w wymiarze weryfikacji głosujących, mówi amerykanista Artur Wróblewski. Nie tylko pozwolono na kilka tygodni po 3 listopadzie na przyjmowanie jeszcze głosów korespondencyjnych, ale nie wprowadzono odpowiedniego systemu weryfikacji podpisów, żeby sprawdzić ich wiarygodność i zgodność z wzorem podpisu. Amerykanista Artur Wróblewski wskazuje, że dochodziło do nieprawidłowości, ale nie na taką skalę, by zakwestionować wyborczy werdykt. Donald Trump przegrał w sądach, nie wsparł go też Mike Pence. Gwoździem do trumny są wydarzenia, do jakich doszło na Kapitolu. Te incydenty, to znaczy fakt, że służby specjalne pozwoliły na wpuszczenie demonstrantów do środka, wyglądają wręcz na jakąś prowokację po to, żeby skompromitować prezydenta Trumpa. Prezydent Trump nie ma już żadnej drogi podważenia wyników głosowania. Kongres potwierdził wyniki wyborów. Nowa administracja zainauguruje pracę 20 stycznia. Skupiam się na zapewnieniu płynnego, uporządkowanego i bezproblemowego przejścia władzy. W Waszyngtonie jeszcze dzień po inauguracji prezydentury Joe Bidena obowiązywał będzie stan wyjątkowy. Trwa walka o życie Polaka, który w śpiączce przebywa w angielskim szpitalu. Szpital chce wykorzystać organy pacjenta. Decyzję tę podtrzymał brytyjski sąd. W każdej chwili może dojść do wstrzymania żywienia i nawadniania. W listopadzie z powodu zawału serca Polak trafił do jednego ze szpitali w Anglii, zapadł w śpiączkę. Kilka dni później władze placówki zdecydowały o wykorzystaniu jego organów do transplantacji. Potrzebowały do tego zgody sądu. W grudniu brytyjski sąd do tej decyzji się przychylił. Jednocześnie wydał na mężczyznę wyrok. W każdej chwili władze szpitala mogą przestać podawać Polakowi pożywienie i wodę.
Matka i siostra mężczyzny zaczęły batalię o jego życie. Zwróciły się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo sąd w Anglii pozbawił je możliwości apelacji. O pomoc poprosiły także Instytut Ordo Iuris. Prawnicy zażądali decyzji tymczasowej od Komitetu do Spraw Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. Chodzi o to, by nie odłączano pacjenta od aparatury przynajmniej do rozpatrzenia skargi. Jak wskazał dr Filip Furman z Instytutu Ordo Iuris, Wielka Brytania złamała kilka artykułów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To m.in. artykuł 10, który zapewnia wszystkim, w tym niepełnosprawnym, prawo do życia. Artykuł 15, zakaz okrutnego traktowania. No tutaj trudno nie zgodzić się, że głodzenie jest takim okrutnym traktowaniem. Artykuł 22, który mówi o dobrym imieniu, czci, jest też w ten sposób godności pacjenta. Artykuł 25, który mówi o możliwości osiągnięcia przez osobę niepełnosprawną jak najwyższego możliwego w jej wypadku stanu jak najlepszego stanu zdrowia. Jak podkreślił dr Filip Furman, w ciągu roku Centrum Bioetyki Ordo Iuris podejmuje szereg interwencji w sprawach, gdzie pacjent nie oddycha i podejrzewa się u niego tak zwaną śmierć mózgu. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Tu mamy sytuację, kiedy człowiek samodzielnie oddycha, reaguje na bodźce. Oceny neurologów są takie, że jest to stan minimalnej świadomości. Decydująca w tej sprawie może być odpowiedź Komitetu ONZ. Tej cały czas na razie nie ma. I to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Z Panem Bogiem.